Gra muzealna MNS powstała w 2011 roku, od tego czasu doczekała się już 8 edycji, a każda cieszy się coraz większym powodzeniem. Obecnie do września trwa już 8 odsłona gry, która zachęca nas do bliższego poznawania gmachu muzeum, a także jego ekspozycji. 8 edycja gry muzealnej MNS zaczęła się już w sierpniu i trwa do 10 września, także jeszcze można wziąć w niej udział. Znajdą Państwo arkusze gry tutaj u nas na Wałach, są w kasie, można je pobrać bezpłatnie. Bezpłatnie również wziąć udział w samej grze. Natomiast czekają na Państwa na pewno nagrody za prawidłowe rozwiązania. Będą to gadżety związane z wystawą jubileuszową. Muzeum Narodowe w Szczecinie uważa grę MNS za swój wielki sukces. Przyciąga ona do muzeum młodych ludzi, bo rozrywkowa forma łącząca metodę questingu z grą miejską powoduje, że zwiedzanie muzeum staje się ekscytujące. Okazuje się, że jest to doskonała zabawa na lato, kiedy jednak ludzie są spragnieni takiej może troszeczkę lżejszej i zabawowej formy. I okazuje się, że ta gra się tutaj doskonale sprawdza. Mamy wiele osób, które przychodzi, uczestniczy w tej grze. Myślę, że też taką fajną zachętą jest to, że na uczestników tej gry czekają również nagrody. Gra muzealna to więc nauka przez zabawę. Czy do gry muzealnej trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać? Nie. Wystarczy odebrać kartę do gry w kasie muzeum i rozpocząć uważne zwiedzanie. Odpowiedzi na wszystkie pytania są na wystawie. Ta gra jest tak skonstruowana, żeby osoby, które nie interesują się historią sztuki za bardzo, nie mają też takiej wiedzy, tą wiedzę pozyskały właśnie u nas poprzez oglądanie eksponatów. Na wszystkie pytania znajdą Państwo odpowiedzi u nas na wystawie. Wśród uczestników gry muzealnej MNS rozlosowane zostaną nagrody związane z jubileuszową wystawą 1913 Święto Wiosny. Na autorów poprawnych odpowiedzi czekają katalogi, koszulki, torby, kubki, smycze i inne gadżety. Nazwiska narodzonych osób zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum w Szczecinie, a także szczęśliwych zwycięzców muzeum zaprasza 12 września o godzinie 17 do gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie na uroczyste wręczenie nagród.